Ukraińskie dzieci mogą się oderwać od tej smutnej rzeczywistości, która się dzieje w ich kraju. Razem z polskimi dziećmi spędzać ten czas. Tu dzieciaki potrafią się integrować, mamy dość napięty grafik dnia, więc nie ma czasu, żeby myślały o tym, co się dzieje u nich w domu, tylko cały czas są zajmowane czymś innym, zajęciami na wodzie, zajęciami na lądzie, na parku linowym, mogą w padla grać. Zawsze jest część polskich, część ukraińskich dzieci. No i generalnie żeglarstwo jest takim sportem zespołowym, że trzeba się dogadywać między sobą, komunikować, więc potrzeba tej komunikacji, rozmowy i współpracy.